Cześć, to Olaf i Carlos. Będziemy odpowiadać na wasze pytania dzisiaj. Jest tu ich trochę, więc mam nadzieję, że wybrane zostały takie najfajniejsze i co? Przechodzimy do pytań. Ale ty idziesz pierwszy. Ja pierwszy? Tak. Dobra, to do mnie pierwsze pytanko. Jak szybki jesteś na 60 metrów? Ciężkie pytanie. Myślę, że wystarczająco szybki. Nie mamy niestety takich testów na 60 metrów, ale może kiedyś sprawdzę i jeszcze odpowiem. You say bardzo. Bardzo szybki. Yeah, I say Dobra. That I don't know and I maybe I will try to do this in future, you know. Okay. Why you never cross in a game? Yeah, of course. Because if I have to cross to Olaf, it's no sense. It has no sense. No, but I don't arrive to cross, and I prefer to pass to some guy. Yeah. Dobra. Kolejne pytanko. Jak się czujesz w Miedzi? W Miedzi czuję się dobrze. Tutaj chłopacy z drużyny mnie dobrze przyjęli. Tylko wyniki jeszcze nie są takie, jakie byśmy chcieli, ale tak to wszystko jak najbardziej w porządku. Dobra, rozumiem. Your favorite group from childhood? It was Barcelona and Valencia. It's easy question, this one. Not bad. Not bad. Yeah. Great groups, Mendieta, Rivaldo. Dieta? Dieta? Mendieta. Yeah, dieta. Nie mamy diety. Nie masz dieta? Czy załamałeś się po tym, jak nie trafiłeś na pustą bramkę w meczu z Jagiellonią? Czy się załamałem? No ciężko powiedzieć, na pewno nie było to budujące. No zdarza się, nie? Taka jest piłka nożna. W innych kolejkach tam inni zawodnicy też potrafią się pomylić, więc to jest taka nieodłączna część sportu. Ale nie załamałem się, cieszę się, że strzeliłem pierwszą bramkę z Piastem i oby więcej. Mogę? A, możesz. Brat. Dobra. Pierogi or tapas? Niestety, I prefer tapas. No. Tak, brat. Pierogi. Pierogi, okay, it's good, but I prefer tapas. Mm. You never tried this tapas, you have to course, try it. Of course, only pierogi, brat. Dobra. I will bring you tapas. Dobra. Kiedy? Nie wiem. Dobra. Pod sesją. A twoja umie robić tapas? Nie. Nie. No? Then so must do Tylko ja, brat. You must do. Okay. Dobra. Jaką cechę charakteru w sobie cenisz? Myślę, że taką nieustępliwość, że zawsze daje tak się wszystko, nawet jak nie wychodzi. I tyle. Carlos, amigo, who else except you is the best player in Barcelona history? Oh, that's a difficult one because I'm here and the others are two down, so... nie wiem. For me is Messi. Messi. Bro. Encara Messi, tak. Bro, 10 years, 20 years and he is still the best, so for me he's the best. Where you are? In Barcelona? No. Lewandowski! Nie no, bro, jeśli... Bro, not history, bro. In history, no, okej, okay, Messi, of course. Dzięki. No. But now no. Lewandowski. No. Jest prawda. Yeah. Dla jakiego klubu byś chciał grać za kilka lat? Zależy, czy chodzi o taki klub marzeń, czy taki, co uważam, że mogę w nim zagrać, ale taki klub marzeń, no to zawsze była Barcelona, zawsze byłem za Barceloną. W Anglii z Arsenalem i tak zawsze mi się marzyło, żeby grać w Premier League, to taki Arsenal to było takie moje też spełnienie marzeń. Like you like Premier League? Sometimes. Yeah, I like. Yeah. For me no, it's too fast. Yeah, it's perfect. For you it's perfect. Yeah. What's your nickname in locker room? Well, it depends the people who call me. If it's Nema, it's not good. If it's Pano Kularnik, Dispisio Masek, also not good. Is Abraham? It's okay, it's Brad. And your three best Polish words. Can I say that? No, it's okay. Duża głowa. Duża głowa, brat. Duża głowa, brat. Dzamny. I spokojnie.
Spokojnie. Yeah, say to the coach sometimes. Do sędziego. Spokojnie. Ja rozumiem. O. Hubert Matynia zadał pytanie. Twój ulubiony kolega z drużyny. Hubercik, pozdrow. Hubert Matynia? Kto jest? Hubercik, jesteś w tym gronie, ale ogólnie dobrze żyję z każdym w szatni i raczej jestem do każdego tak pozytywnie nastawiony, więc... Ale jest ten wuja Abram, jest Hubert Matynia, jest Carlos, nie? No, nie, Carlos. Carlos, nie? Tak, tak. No, tak jest. No, więc raczej nie wybieram sobie ulubieńca w szatni. Hubert Matynia. How many goals you will score in Mets? Bro, I in two seasons I shoot two times to the Bramki. One last season and one this season. Yeah, so you must score, you know. I have to shot. Yeah. I have to shot more. I don't know. I would say one because I will score three, for sure. Yeah. I will shot one penalty or something. I say three. You think that you will Angelo? I can. No, but I will kick him if he doesn't give me. He will not play. Of course. Yeah, maybe like this. Mogę. Kolejne pytanie. Lepszy rynek w Legnicy czy Bulwar w Gdyni? No niestety muszę przyznać, że Bulwar w Gdyni. No jednak może ma swój klimat i no, nie mogę jednak tak porównywać. Nie byłoby to jakby dobre porównanie, żeby porównywać Legnicę do Gdyni akurat. Gdynia, nowe miasto, fajne, bardzo mi się tam podobało. Ale tutaj też jest bardzo przyjemnie. But here is better the weather or no? It's like here is. Yeah, but it's not about weather. Yeah, I am. But the rain doesn't mean nothing. It's raining all the time. It's colder. Did you like the Carlos? Did you like the? I like because the sea. But I don't like the sea, so. I don't like. No, I only like. Okay, the sea is there. I can go with my dogs. That's it. Yeah, but so perfect. But. Know? I don't like this, the sand or... Yeah, sand is... I don't like too, so bad. Weather, bro, here. Yeah. It's hot, yeah. Your childhood idols. Oh. I don't have, bro. You neither. I think people who I say, oh, this player is the best one. Maybe Ronaldinho when he was in Barcelona. Also, Xavi Hernandez. Yeah. He was so crazy. In your position? In my position? Yeah. Bro, I don't know what it was my position before. Yeah. No, and Dani Alves, of course. Alves. He was the best. Yeah. That's it. Okay. Pytanko, jak strzelać z siłą? Ciężkie pytanie. No, to myślę, że kwestia prób i błędów i treningu, więc im więcej uderzeń, tym będą te uderzenia silniejsze. Did that you understand or something like that? Yeah, how to shoot strong. Yeah, it's a difficult question. No? Dobra, what do you consider as your biggest achievement? Oh. So, maybe it's like to be in first division with this body. Because if you saw me without the shirt, that's crazy, bro. That's so bad. I have baby body, bro. No, and also come to Fortuna, to Extraclasa, and test this semifinal with Mirandés 2 seasons ago. This is crazy. You have to check. I will give my body to the science, of course. Twoi idole z dzieciństwa, to dla mnie też jest ciężkie pytanie, bo w sumie do 4-5 klasy podstawówki nie lubiłem oglądać piłki nożnej, bo strasznie mnie nudziła, więc nie miałem kogoś takiego jak mój idol, ale zawsze lubiłem podziwiać, jak gra, no wiadomo, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, jeszcze w ich takich najlepszych latach. A tak bardzo dobrze kojarzę Thierry Henry. Zawsze miał taki spokój podczas zdobywania bramek i to mi zawsze tak imponowało. Ale your favorite is Cristiano Ronaldo. I don't have like, you know, my favorite player. Now for me is Lewandowski because, you know, he's striker, like, you know, one of the best in the world. So, you know, no, right now I think good. He's the best one. Yeah. Right now. For now, yeah, because Benzema have injury, so it's, you know, like... Thank you.
Oh, you have microphone here. Yeah, but no, but I nobody hears that. What does it mean to you playing for the national team of Dominica? Of Dominican. Well, I feel. How to say? I don't know how to say even in English. Mm-hmm. It's grateful for me to play for my country. But niestety, that's so low, so crazy. It's like we don't want to grow up with this. How is this federation? Mm-hmm. I don't know what they are thinking. And now for me, it's okay. I'm glad for representate, but I want to hit everybody there. Okay. So, yeah, I guess. I don't know what you mean. That's crazy masters. Because I say it like how I feel. So. Następne pytanie, czy wrócę do Arki? No tak jak wiemy, jestem tutaj na wypożyczeniu, więc no raczej wrócę do Gdyni. Nie wiadomo na jak długo, ale no na razie tak to wygląda na najbliższą przyszłość. Teraz ja, bra. No ja, no, bra. A ty masz mnie pytań, bra. What are the name of your dogs? And how old are they? Okay, have Thor with 5 lat, yes. 1 month ago he made. And the other one is Kiara with Osiem. Osiem lat, bro. She's the best. She's my real love. So this question, you can answer that one. Do you love them more than Olaf? Yeah, of course, bro. Bro, if you have to die or my dogs, yeah. I hope you enjoy your life. See you. Na razie. No, bro, but with my dogs. Yeah, I understand. I like, it's family. No, it's more than family. I love them more than my mother. Yeah, that's, you know. I love my mom, but yeah, but plus my dogs. Okay. Mój ulubiony klub w Polsce to, jestem z Poznania, więc to jest Lech, w Anglii Arsenal i w Hiszpanii Barcelona. Bundesligi raczej nie oglądałem, więc i francuskiej też, więc tak nie będę się finnyk. I w Serie A też nigdy nie oglądałem, więc to takie Hiszpania, Anglia i Polska. What kind of cosmetic do you use for your haircut? Well, I use too much gel. Too much, bro. Stay like maybe 10 minutes, like. Nie wiem, jak powiedzieć po angielsku, ale wiecie, jak ktoś sobie nałoży, to wygląda, jakby miał wosk od samochodu na sobie, wiecie, tak się świeci, nie? So, that's crazy. I use too much. So you have like a helmet from this gel? Yes. Yeah. Yes. That's why I go with the head and I don't feel nothing. Pytanko, jak się podoba w Legnicy? W porządku. Wszędzie blisko, to jest taki plus. Dojazd na trening zajmuje mi niecałe 10 minut. W Gdyni było to pół godziny, jak były korki, więc to na pewno jest duży plus, że jak chce się coś załatwić, to nie trzeba poświęcać na to jakoś mega dużo czasu. A tak ogólnie to fajna pogoda, jest troszkę cieplej niż w Gdyni, mniej wietrznie, więc ogólnie jestem zadowolony. I jeszcze jedno pytanie. You have another question, no? No, bro, but my haircut is the last one. Okay. I jeszcze mamy, ile lat pan gra w piłkę? Zaczynałem w Lechu, jak miałem 7 lat. Wiadomo, wcześniej jeszcze sobie tam już kopałem przed blokiem i tak dalej. Tak od 4 roku życia mniej więcej, od kiedy pamiętam. I w sumie tyle. Teraz mam 21, więc... 21. Well, you have a great future. You are too young. Nie. 16. Jest 14, tak już, że trenuję, nie? Mm-hmm. Kurde, młody jest. Młody jestem, bro. A ty ile masz? 20 ile? 20... No, 20... 8, 8. 20. 8 mam, tak? Yeah, you don't know how much you have. Bro. No dobra. Ale na kolano ja 40. Na kolano? Tak. A to 2 kolana to 80. No co, przychodzę. Dobra, wszystkie, dziękujemy.
Carlos Matynia. Carlos Matynia, Olaf Matynia i pozdrawiamy tam wszystkich. Dziękuję.